Witamy, witamy Państwa. Dzisiaj jeszcze przed 12 w nocy, jeszcze dzisiaj 20, zaraz będzie 21. Aktorki, proszę Państwa. Czą opiekę zapewniasz dziś nam. Mamy tutaj książkę, proszę Państwa, aktorki, portrety, Łukasz Maciejewski. Byliśmy na promocji książki, proszę Państwa, w Atlantiku, tutaj w Warszawie. Bardzo to jest ciekawe, bardzo to jest interesujące. No i trzeba znać te aktorki, portrety, Zajączkowska, Zawadzka, Magda, Magdalena, no i mnóstwo, cała plejada różnych ciekawych rzeczy, tak? 2015 rok, proszę Państwa, spotkania, portrety, odkrycia. No bardzo ciekawe, aktorki, portrety są zbiorowym portretem kobiecej siły, talentu i niezależności. Setki ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych, oddanie pracy i poświęcenie, pasja, która nadaje sens życiu. Także widzicie Państwo, ludzie czasem za dużo pracują, czyli że to jest pracoholizm, to też jest sens w życiu, ale ja uważam, że trzeba, proszę Państwa, Pana Boga, Jadwiga Barańska. Tak, to Jadwiga Barańska. Jej noce, nasze dni. Jadwiga Barańska. Może jakaś Barbara Barańska. A to jest, proszę Państwa, Jadwiga Barańska. To jest Jadwiga Cembrzyńska. Też była ruda, taka ruda Iga Cembrzyńska. Same te nasze kochane oczy. No i cała plejada, Joanna Żółkowska. O, jakaś starożytka. No i co jeszcze? Małgorzata Wężkowska. Tak. Jeszcze będziemy pokazywali w ogromnych rozdzielczościach, które będą mogli przyjrzeć. Grażyna Szapołowska. 46. Pismo Święte. Ja już natchnione jestem senna, zaraz będę spała, no ale jeszcze przed snem chciałam coś tu naopowiadać Państwu takiego ciekawego. Krystyna Janda. Krystyna Janda. Fajna, ładna. Proszę Państwa. No i jeszcze nie doszłam do tej Magdaleny Zawadzkiej. Jolanta Praszyńska. No i Magdalena Zawadzka. Ona, proszę Państwa, bardzo oddana jest aktorstwu, wielki strach. Magdalena Zawadzka, tak, tak, tak. To też ruda była. Magdalena Zawadzka. I to ona, ta Magdalena Zawadzka, biegła po scenie, bo ten przybyłowiec, to normalnie wziął książkę do podpisania. I tę książkę, proszę Państwa, zabrał ze sobą, ukradł. No i ona biegła po scenie po prostu, bo tam nie było jak przejść po tę książkę, proszę Państwa, a on po prostu zwiał tej Magdalenie Zawadzkiej. Ona po prostu nie ćwiczyła, proszę Państwa, biegania i nie umiała szybko biegać. A poza tym tam jakoś przez scenę, to dookoła biedna ta scena. Tym Atlantiku, bo to przecież nie jest teatr. No ale był tort, była wina. Sporo. No i po prostu zostawił przybyłowicz tę kurtkę, a w kurtce telefon, proszę Państwa, który mu a propos sprzedałam. On był bardzo dobry ten telefon, bo tam chodziło tylko, żeby dać jemu temu przybyłowiczowi ten telefon za 29 zł na kartę normalnie. I on miał tutaj do mnie dzwonić, więc mi się umawiał codziennie na noc. Także proszę Państwa, myślę, że jak ma spać gdzieś na dworcu, to pobiją go i nie będzie żył. A tak.
tak, to jeszcze pożyje trochę. No ale teraz nie musiał iść do noclegowni, go wypędziłam. Jeszcze policję wezwałam i jeszcze z karetką pogotowia go wywieźli. No, ale jak się do domu komuś człowiek włamuje i oni tu przyszli na blok, ja zostawiłam tam bramkę otwartą i tutaj drzwi. I oni akurat jak się wpłyną, mi się cały ten dywan wsunął, proszę Państwa. Troszeczkę musiałam go prędzić tutaj w mędzie. I on rozkrwawiony tu uciekł, ale policja prosto go za fraki wzięła. Nie wolno. W Ameryce to taki człowiek to byłby, proszę Państwa, normalny. Nie to, że pobity, tylko byłby zastrzelony. Zastrzelony był. No. Także widzicie Państwo, nie warto szaleć, nie warto szaleć. No i teraz on będzie w tej noclegowni, to tam widzicie Państwo, przychodzi najgorszy element, nic się uciekinie, że się tam uchodźcy, tylko najgorszy element, on będzie tam pobity, Wiesław przybył ojciec. No i szkoda mi go tych chodźców, ale jest tylko dla was. Ale on jest najmądrzejszy na świecie, to taki głupio tych najmądrzejszych, co my mamy pewno. No i jadę, proszę Państwa, dzisiaj znowu z tego Oszą, z Jubilerskiej, no i tam kupiłam ten telefon wcześniej, no, 2 miesiące temu. I on z wrażeniem, że tę książkę podchwycił, biorę na 42 zł, 90 groszy, podchwycił tę książkę. I ta Magdalena Zawadzka, no przecież nie tamta, przez cenę go z on zapomniał kurtki, a kurtkę nie potem wrócił się. No to okazało się, że tej kurtki nie ma. Ktoś ukradł kurtkę. Tak widzicie Państwo, dużo ludzi jest nieuczciwych. Tutaj w Warszawie w tej kurtce był. To jest jakaś nowa sprawa. Bardzo ładna. Bardzo ładna. No teraz mi taka troszeczkę bazarowa się proszę Państwa, no i cóż, tylko książka została, aktorki. Także proszę Państwa, już jestem tak senna, już muszę iść spać, bo już naprawdę nie mogę, już 2,5 tygodnia, mówi Pani. 2,5 tygodnia, to jest taki konkurs, wygrałam. Ksiądz miał rację, jeżeli ksiądz ma paść owieczki i tym owieczkom zły przykład daje. Mamy mówić. Nie ma ksiądz z powody mowy, bo swoboda mowy to jest, że ksiądz mówi prawdę, że postępuje tak jak mówi. Dobry przykład w parafii, a to przecież jest Kościół rzymskokatolicki. Rzymskokatolicki. I tam, proszę Państwa, na tym placu Narutowicza, tak sobie też drzemał na ławce. Kto? Nikomu. Katolicki. Tak powiem. On już umarł. Właśnie jak byliśmy z tym Michałem na cmentarzu Antoninowym, tylko nie wiem, jak on się nazywa, na nazwisko Mikołaj. I był po prostu z doradcą, tak Jan Maciej. Grzegorz Laskowski. No i ten Mikołaj, to trzeciego jeszcze nie znalazłyśmy, ale już nie znalazły. Także ja jeszcze tam dojdę, bo jeszcze może w ciągu dnia też pojedziemy. Ale tam tak jasno jest i tak pięknie. No, takie drzewa, ogromne baobaby rosną, tak grupowo. Więc cmentarz jest zaplanowany, zorganizowany, czyściutki. Mnóstwo tych śmietniczek grupowo, toalety są, proszę Pani. No gdzie tam toalety spotkasz na cmentarzu, czy to grupowo? A tam są toalety, jest coś niesamowitego, także ten cmentarz mi się tak podoba. No a ten Michał, Zelewski, chciał mnie tam
dookoła, żebyśmy biegli tego cmentarza, bo jeszcze szukał jakiegoś radością. No, drugi, ale potem jeszcze i burdel szukał. Ja mówię, jesteś szurnięty człowiek. Całe życie z wariatami muszę, proszę Państwa, prowadzić. Całe życie z wariatami. Jak pójdziemy tam do tego cmentarza, no to było po 11. Zaraz sam ten cmentarz i będzie tutaj na tych drogach. No i rzeczywiście zaraz facet podjechał na rowerze. Ale to jest za 25 minut. No i zamykał bramę. No ale on mniej więcej widział, że może ktoś tam być na cmentarzu, ale cmentarz się ogromny. Dalej to jest dziwne, to tam jest jakieś błoty ciemno. Także widzicie Państwo, krótko się żyje. No ten Mikołaj, ten wasz taki rzymskokatolicki Mikołaj, to bardzo dobry człowiek. Nie wiem, co tu Warszawa o nim wie, ale żebyśmy my nie wiedzieli, kiedy ten pogrzeb, to byśmy byli na tym pogrzebie. Proszę Państwa, to taki człowiek, który, gdy nic nie miał, no bo dobry, ale mają też domy, są bogaci. I on zarabiał, sprzedając na centralnym po 5 złotych, jakby tak pisał, 2,5 zwierząt było dla niego, a 2,5 zwierząt niezmierna życzliwość i dobroć jest wam, racz uczyć swój lud. No i on tam, proszę Państwa, ten Mikołaj, na tym pracu na Lutowicach, na ławce siedział, potem szedł do domu, gdzie te balkoniki takie, gdzie jest na dole klub dekada, Lubiecka 19. I proszę Państwa, ja w tym roku głosiłam kiedyś, spotkałyśmy filozofa, który powiedział, no kiedyś ten Jezus był taki lojalny, był taki dobry, to już Bóg mógłby mu darować, że go zabili, że go libierali, wychowali, wychowali, koronę cierniową na głowę założyli, za krew poszło. Straszne to było, że Bóg jasne mógłby Jezusowi, Chrystusowi to wszystko darować. No, ale mógłby to całym sercem ci ufam, taka konsekwencja. Ten baranek był składany i tak po prostu. No teraz my nie możemy cofnąć, jak Adam i Ewa zgrzeszyli. Jeszcze umęli na nas niedoskonałość choroby i wszystko to, śmierć. I Tobie jedynie dziś służyć ze czcią. Niestety, miało być coraz lepiej, a było coraz gorzej poprzez tarczą obrońcą. No i proszę Państwa, tobie można ufać wciąż. Lubiecka 19. A cały ten blok ogłosiłam to kilka razy. Wielki Bóg. No i tam mieszkał ten Mikołaj. I ten facet brał od niego 400 zł. Za to, że on tam trzymał te czasopisma Miserere Kup jakieś tam bezdomnych po 5 zł. Ale to ludzie się nie za bardzo tym interesowali. Ale on to reklamował i rozdawał, sprzedając ludzi też chętnie. Tak do Olsztyna jechali. Gdzieś do Krakowa stąd jechali, do Poznania, albo do Ameryki, tak bardzo często chodzimy na centralnym, potem już nie było takiej możliwości, zubrzyccy wyganiali, potem stąd pod metrem, no i nawet wywiad z Mikołajem pod metrem, tutaj Warszawa, także proszę Państwa, wspaniały człowiek, dobry człowiek. No i ten facet zdzierał tak powiedziałem 400 zł, jak on tam 2-3 godziny pospał, bo więc tak jak mówię, że spał dużo, długo tam siedział koszalony na placu na Robertsa, może bał się tego człowieka, może nie chciał tam za dużo być w tym domu, nie chciał nadokuczać obecnością swoją chociaż, ale widzicie Państwo, tacy ludzie, żeby byli i wysyłał paczki po całej Polsce. Biednym dziewczynkom, to znaczy z biednych rodzin, dzieciom biednym, nie miał sam nic, a wysyłał paczki, jak Marian, jak on robił, naklejał znaczki, zbierał pieniądze na znaczki, wkładał do tych paczek, pakował.
będzie Jehową, Ty nam swoje słowo przez nie uczyć nam swoim jego działalności. No to więc mówi, że to bardzo ciekawy aktor. Pierw Ty nas ukochałeś i Syna swego dałeś, miłości rozbudzając w nas żar. On imię Twoje wsławił, Twą miłość nam objawił, przez Niego ześlesz nam życia dar. Pokochał nas Syn Boży, w ofierze siebie złożył, miłości wielki dowód tym dał. Chcąc życie swe ocalić, będziemy Go słuchali, by dobry pasterz nas w pieczy miał. Królestwu dziś służymy i prawdę przegłosimy, od tego nie powstrzyma nas świat. Ochoczo w dziele trwamy, do bliźnich miłość mamy, bo chcemy za Jezusem iść w ślad. Swych braci miłujemy i tym okazujemy, że Chrystus swoich uczniów w nas ma. Królestwa sprawą wierni, swą służbę chcemy pełnić, a Pan pochwałę nam za to da. 51. Radowanie serca Jehowy. Racz wielki Boże sił nam dać, pragniemy mądrze w dziele trwać. Gdy tak spełniamy śluby swe, tym radujemy serce Twe. Stać po Twej stronie pozwól nam, i diabłu wciąż zadawać kłam. Przestrzegać prawych zasad Twych, gdy szczęście znajdujemy w nich. Rozumny jest niewolnik Twój, pomaga przetrwać każdy znój. Nam pokarm daje słuszny czas, do służby wyposaża nas. Racz Ducha nam udzielić dziś, bo ścieżką prawdy chcemy iść, wydawać owoc u Twej czci i
radość Ci. 52. 52. Imię naszego Ojca. Niech się święci imię Twe, nic nie zdoła Cię powstrzymać, zamierzenie spełnisz swe. Imię swe usprawiedliwisz, zwyciężając wszelkie zło, tak okażesz swoją wielkość, wszyscy ludzie ujrzą to. Boże nasz przykładny Panie, Tyś jest Twórcą wszystkich nas. Tyś swój święty zamysł powziął, spełnisz to, gdy przyjdzie czas. Syna dałeś nam Jehowo, On już w niebie władzę ma. Niech nadejdzie Twe królestwo, niech się dzieje wola Twa. Też chcemy Cię wysławiać i uświęcać imię Twe, mówić o Twym zamierzeniu, aby każdy poznał je. Mężnie służyć Ci pragniemy, tylko Ciebie Boże czcić, być Ci wierni, święty Ojcze, dla imienia Twego żyć. Boże nasz przekładny Panie, Tyś jest Twórcą wszystkich nas. Tyś swój święty zamysł powziął, spełnisz go, gdy przyjdzie czas. Syna dałeś nam Jehowo, On już w niebie władzę ma. Niech nadejdzie Twe królestwo, niech się dzieje wola Twa. O Najwyższy, o Jehowo, Tyś jedyny żywy Bóg, zniosłe imię Twe wychwalać jest pragnieniem Twoich sług. My jesteśmy Nim nazwani, ogłaszamy więc do sił, że gdy zamysł swój wykonasz, cały świat Cię będzie czcił. Boże nasz przekładny Panie, Tyś jest Twórcą wszystkich nas. Tyś swój święty zamysł powziął, spełnisz go, gdy przyjdzie czas. Syna dałeś nam Jehowo, On już w niebie władzę ma. Niech nadejdzie Twe królestwo, niech się dzieje wola Twa. 53. Rozrost teokracji. 53. Cześć teokracji, co wszędzie dziś rośnie. Posłuch olbrzymi, ten rząd Boży ma. Pieśń ku czci Boga też brzmi coraz głośniej. Śpiewają lud, który dobrze go zna. Gdy Jezus przyszedł, by ludzkość wybawić, uczniów niewielu z początku miał on. Dziś z wielką rzeszą ostatek go sławi, a ich wybawca już w niebie na tron. Chrystus króluje i sądzi narody, stoją dziś przed Nim zebrane na sąd. Swego zwierzchnictwa On złoży dowody, wrogów doszczętnie wygładzi wneton. Ojciec wieczysty, cudowny doradca, Książę pokoju, nazwano tak go.
pokój bez końca mieć będzie ten władca. Boża gorliwość zapewni mu to. W czasach niezwykłych obecnie żyjemy. Wzrost teokracji zachwyca dziś nas. Szczęścia zadania my wciąż zaznajemy. W dziele świadczenia pragniemy trwać wraz. Ostrzeż tych, co ciągle lżą o Boże imię. Wszystkim głoś, że Armagedon jest tuż. Wieść o królestwie ogłaszaj gorliwie. Ludziom pokornym pomocą swą służ. Także Radio Conchita. Dziękuję Państwu za wspólny czas ostatnich ponad dwóch godzin. Życzę także spokojnej, dobrej nocy, no i radosnego także przygotowania do nadchodzących świąt Narodzenia Pańskiego. Spokojnej, dobrej nocy. Za kwadrans północ. Teraz wiadomości. Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Przygotowując się duchowo do świąt Bożego Narodzenia, każdy z nas powinien nawiedzić trzy miejsca zdumienia – bliźniego, historię i Kościół, powiedział Ojciec Święty. Papież Franciszek w czwartą niedzielę Adwentu spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty wyraził także uznanie w sprawie przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji, która wyznacza mapę drogową dla procesu pokojowego w Syrii. Papież zwrócił się z apelem o dalsze działania na rzecz zaprowadzenia pokoju w tym kraju. Transmisję spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Program 500+ obejmie także osoby samotnie wychowujące dzieci i rodziny, które zdecydują się na adopcję, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu na jednym z portali społecznościowych odpowiadała wczoraj na pytania internautów dotyczące sztandarowego projektu rządu PiS. Nadesłano blisko 1000 pytań. Projekt trafił już do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi można nadsyłać na adres rodzina500+@kprm.gov.pl. Po 20 stycznia trafią one do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na krakowskim rynku głównym po raz 19 odbyła się wigilia dla bezdomnych i ubogich. Wcześniej władzom miasta i mieszkańcom życzenia złożył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Na wigilię przygotowano ponad 50 tysięcy porcji różnych dań. Wigilię, jak co roku, zorganizował znany restaurator i filantrop Jan Kościuszko oraz grupa Kościuszko M2B. W Warszawie odbyły się główne uroczystości Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych na misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Wiceszef MON razem z weteranami misji i delegacją Polonii Amerykańskiej wziął udział w uroczystym apelu poległych w Centrum Weterana w Warszawie. Złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem poległych na misjach. Dzień Weterana został ustanowiony przez MON na dzień 21 grudnia. Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, młodzieżówka PO, poprze w wyborach na szefa partii byłego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę. Rywalem Schetyny w walce o fotel przewodniczącego PO jest były szef MON Tomasz Siemoniak. W Słowenii odbyło się referendum w sprawie zniesienia prawa zezwalającego na zawieranie małżeństw przez dewiantów seksualnych. Kontrowersyjne przepisy przyjęto w marcu tego roku. Referendum rozpisano z inicjatywy prawicowej opozycji i Kościoła katolickiego. W niemieckiej koalicji rządowej wybuchł spór o planowany gazociąg Nord Stream 2. SPD jest za realizacją projektu. CDU zgłasza zastrzeżenia. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu zwrócił uwagę, że Europa powinna zmniejszać zależność energetyczną od Rosji. Jeden z jego partyjnych kolegów dodał, że Niemcy nie powinny dawać swojemu sąsiadowi Polsce powodów do zaniepokojenia.
Rosja zapewnia, że poziom promieniowania po awarii w okolicy elektrowni atomowej pod Petersburgiem jest w normie. 18 grudnia w drugim bloku doszło do rozerwania przewodu rurowego z parą i przedostania się pary na zewnątrz. Władze regionu i kierownictwo elektrowni zapewniło, że nie doszło do wycieku substancji radioaktywnych. Co najmniej 43 osoby zginęły, a co najmniej 150 zostało rannych w nalotach prawdopodobnie dokonanych przez rosyjskie lotnictwo w Idlibie na północnym zachodzie Syrii, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według ekip ratowniczych liczba ofiar wzrośnie, a pod gruzami znajduje się co najmniej 30 ofiar nalotów. Wśród rannych są osoby w stanie ciężkim. Samozwańcze Państwo Islamskie grozi, że zaatakuje Arabię Saudyjską, która utworzyła koalicję państw muzułmańskich wymierzoną w te właśnie organizacje. Państwo Islamskie nazwało koalicję grupą durniów i idiotów oraz oskarżyło o spiskowanie z krzyżowcami. Nie znaleziono bomby na pokładzie samolotu linii Air France lecącego z Mauritiusa do Paryża, który lądował awaryjnie w bombasie w Kenii. W toalecie samolotu znaleziono podejrzane kartonowe pudełko z przymocowanym elektronicznym stoperem. Urządzenie wyniesiono z samolotu i sprawdzono w poszukiwaniu ładunków wybuchowych, ale żadnego nie znaleziono. Mimo obowiązującego po zamachach w Paryżu stanu wyjątkowego, na polach elizejskich również w tym roku odbędzie się tradycyjny Sylwester. Impreza będzie miała skromniejszą oprawę niż zazwyczaj. Zrezygnowano m.in. z pokazu sztucznych ogni. Sylwester na polach elizejskich co roku gromadzi dziesiątki tysięcy paryżan i turystów. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Rumunkami 22-31 w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Biało-czerwone powtórzyły osiągnięcie z poprzedniej edycji Mistrzostw Globu. Dwa lata temu w Serbii w meczu o brąz lepsze od nich okazały się Dunki. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 26 miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Triumfował Słoweniec Peter Prewc. Lider klasyfikacji generalnej wygrał tym samym trzecie zawody z rzędu. Justyna Kowalczyk zajęła 8 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną zaliczanym do narciarskiego Pucharu Świata. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Święta w Polsce. Polacy z Mariupola i Donbasu na Ukrainie żyli pod ostrzałem. Decyzja o wyjeździe nie była łatwa, ale w Polsce są szczęśliwi. Chcą tu zostać. To będą ich pierwsze święta Bożego Narodzenia w ojczyźnie. Senior kupi leki za darmo. Już w styczniu ustawa trafi do Sejmu. W naszym dzienniku czytam o jej założeniach, kogo obejmie i które leki będą bezpłatne. Browar przy cmentarzu. Przy cmentarzu na Monte Cassino mają powstać hotel, pizzeria i browarnia. W sprawie interweniuje córka generała Andersa i polskie władze. Przygotuj się na święta i nowy rok. Nasz dziennik zachęca do przygotowania tradycyjnych potraw kulinarnych. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. W małym żłóbku się narodzi Pan świata całego i naprawdę on przychodzi do serca mojego. Implanty sprowadzać z zagranicy, ewentualnie gdzieś za granicą sobie je zaaplikować. Taki implant jest dobrym rozwiązaniem dla niektórych kobiet, które potrzebują długotrwałej antykoncepcji, bo działa przez kilka lat i nie trzeba nic z tym robić. Jeżeli już zostanie umieszczony pod skórą, jest umieszczony zazwyczaj na skórze przedramienia, oczywiście przez lekarza, no to już tam sobie jest i spełnia swoją funkcję, nic złego nie powinno się z nim dziać. Ochrona antykoncepcyjna jest zagwarantowana.
ma swoje minusy ta metoda. Ma taki przede wszystkim minus, że cykle mogą być bardzo nieregularne, mogą pojawić się nieregularne miesiączki, czyli kobieta może cieszyć się seksem bez obawy o ciążę, której w tym momencie nie planuje, ale znowu nigdy nie będzie wiedziała, kiedy będzie miała miesiączkę, co na pewno nie jest zbyt wygodne. No, z takich ważnych przełomów, które się wydarzyły w tym roku, to oczywiście wprowadzenie antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Taki środek do tej pory można było dostać od lekarza na receptę, trzeba było pójść na wizytę, co było często problematyczne, gdyż środki antykoncepcji awaryjnej, jak sama nazwa wskazuje, stosowane są awaryjne i w ich skuteczności ogromną rolę odgrywa czas. Środki, które były dostępne, działały albo do 3, albo do 5 dni po niezabezpieczonym stosunku, albo po stosunku, którym zawiodła antykoncepcja, chociażby pękła prezerwatywa. Teraz to się zmieniło na początku roku i możemy dostać taką antykoncepcję awaryjną bez recepty. Nie jest ona groźna dla zdrowia czy dla życia, jeżeli stosujemy ją sporadycznie, jeżeli stosujemy ją rzadko, właśnie w sytuacji wyjątkowej. To jest zmiana na plus, bo jak wiadomo, żadna antykoncepcja nie daje 100% skuteczności. Ta, którą wybierzemy, może z jakiegoś powodu nie zadziałać, właśnie nieodpowiednie zastosowanie prezerwatywy, zapomnienie regularnej antykoncepcji hormonalnej, tabletki antykoncepcyjnej. Mamy tutaj możliwość zadziałania i uniknięcia nieplanowanej ciąży. Działa to w ten sposób, że blokuje owulację, czyli owulacja jest zablokowana na te 5 dni, i w tym czasie to wystarczy, żeby zapobiec tej nieplanowanej ciąży. W dziedzinie zdrowia seksualnego, taką nowością, o której wiele się mówiło, chociaż w Polsce jeszcze nic z tym nie możemy zrobić, to tak zwana Viagra dla kobiet. Mówiliśmy o tym w jednej z ostatnich audycji z naszymi ekspertami. Środek, który nazywa się filibanseryna, ma zadanie jakby zwiększać to pożądanie kobiece. Mówiliśmy też o tym, że trochę jest to takie rozwiązanie niekompletne, że być może niektórym kobietom pomoże, ale seksualność kobiet jest na tyle złożonym zjawiskiem, że nie możemy tutaj sobie obiecywać, że nagle wszystkie problemy seksualne, jakie kobiety mają, będzie rozwiązane za pomocą magicznej tabletki. Co ciekawe, tutaj jeszcze jedno badanie przeprowadzone w Wiedniu pokazało, porównało dwie grupy kobiet, które stosowały ten środek i kobiet, które stosowały placebo. Okazało się, że po dłuższym czasie poczucie satysfakcji seksualnej zwiększyło się w obu grupach. Naukowcy doszli do tego, że sam fakt, że kobiety, które stosowały ten środek albo myślały, że go stosują, a stosowały placebo, więcej rozmawiały o seksie, więcej komunikowały. Chciałem Państwa zapewnić, że nieobecność w programie Piotra Kaczkowskiego jest czasowa, ale potrwa do końca roku. I w imieniu Piotra, i w imieniu własnym chciałem Państwu życzyć wesołych świąt. Do usłyszenia. Swoją popularność święcą. Na potencję. No niestety jak może tak tutaj również gadać, w jednej z poprzednich audycji nasi eksperci, seksuolodzy powiedzieli, że to tak naprawdę nie działa. Jest to chwyt marketingowy. Taki suplement nie wpłynie na naszą na męską potencję w jakiś ogromny sposób. Nie zwiększy tych doznań seksualnych tak jak obiecują to producenci tych suplementów, więc no cóż, pieniądze raczej wyrzucone w błoto, może nie warto ulegać tego typu reklamom i pomyśleć, w jaki sposób można swoje życie seksualne poprawić za pomocą konsultacji z psychologiem, z terapeutą albo z seks-coachem. To jest taka rzecz, o której też warto na sam koniec wspomnieć. W mojej audycji gościły osoby, które zajmują się seks-coachingiem, m.in. Karo Akabal i Marta Niedźwiecka.
seks coaching jest czymś, co może być odpowiednie dla osób, które nie mają jakichś poważnych zaburzeń seksualnych, nie mają bardzo głębokich traum czy problemów do przepracowania, też nie mają jakichś silnych zaburzeń fizycznych, tylko po prostu chcą popracować nad swoim życiem seksualnym, nad jego jakością. Takie osoby mogą się udać do seks coacha. Będzie to osoba, która popracuje z nimi na konkretnej sprawie do załatwienia i zaproponuje nawet nie zaproponuje, ale poprowadzi osobę drogą do rozwiązania tej sprawy. Opracujecie wspólnie jakiś plan, który może pomóc usprawnić życie seksualne. Czyli wcale nie jest konieczne, żeby chodzić do psychiatry, do seksuologa, do psychologa. Jeżeli nasze problemy seksualne, nasze potrzeby seksualne wymagają jakiejś porady, jakiegoś uporządkowania sobie, czasami wystarczy wizyta u seks coacha. Osoba, która się zajmuje tego typu pomocą, będzie w stanie skierować Państwa do specjalisty, specjalistki, jeżeli okaże się, że problem przekracza jej kompetencje, jeżeli rzeczywiście jest potrzebna pomoc seksuologiczna czy psychologiczna. Tak się rysował ten 2015 rok. Jeszcze o wielu bardzo rzeczach nie powiedziałam, których chciałam. Mam nadzieję, że uda się do tego tematu wrócić może na początku roku, jeszcze przy rozmowie o tym, jak się zapowiada 2016. Porozmawiamy sobie troszeczkę więcej na ten temat. Ja już się z Państwem żegnam. Zapraszam na audycję w przyszłym tygodniu. Będziecie mogli Państwo wysłuchać rozmowy z Sonią Bednarek na temat kobiecych piersi, ich roli w naszej seksualności, w naszej kobiecości, tego jak dbać o te piersi i jak je dopieszczać samemu, a także co może zrobić nasz partner, partnerka, żeby te piersi były dopieszczone i szczęśliwsze i prowadziły do lepszego seksu. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam teraz na informacje Radio Tok FM. Słyszymy się za tydzień. Anka Grzywacz, dobrej nocy. Dobry seks. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski. Wybory w Hiszpanii wygrali konserwatyści, ale nie będą rządzić samodzielnie. Wystawę o początkach narciarstwa w Polsce można zwiedzać już w Zakopanem. Rządzący konserwatyści wygrali wybory parlamentarne w Hiszpanii, zdobywając 27,2% głosów. Partia nie będzie miała jednak większości absolutnej, podało hiszpańskie MSW po przeliczeniu ponad 40% głosów. Konserwatywna Partia Ludowa premiera Mariano Rajoya dostanie 118 miejsc w parlamencie, czyli około 60 mniej niż trzeba do większości. Socjalistyczna Partia Robotnicza będzie miała 96 miejsc, 70 lewicowa, czasami nazywana populistyczną, Partia Podemos. Na czwartym miejscu plasowali się liberałowie z centroprawicowej liberalnej partii Ciudadanos. Będą mieli 31 deputowanych. A o fenomenie Ciudadanos mówił w Tok FM Paweł Zerka. Ekspert Demos Europa tłumaczył, jak to się stało, że partia wywodząca się z Katalonii potrafiła przekonać do siebie ludzi także w innych częściach Hiszpanii. Zdarzyło się coś podobnego, co w Polsce w przypadku Nowoczesnej, która wypełnia lukę po Platformie Obywatelskiej. To znaczy wielu Hiszpanów, wtedy kiedy Ciudadanos zdecydowali się wyjść poza Katalonię, wielu Hiszpanów zauważyło, że to jest rzeczywiście partia, która ma pozytywny i konstruktywny program liberalny, co do czego mogli już nabrać wątpliwości w przypadku Partii Ludowej Mariano Rajoya. Dobre wyniki partii debiutujących na hiszpańskiej scenie politycznej oznaczają też koniec tradycyjnego systemu dwupartyjnego w Hiszpanii, bo od roku 1982 rząd tworzyli wyłącznie na przemian konserwatyści i socjaliści. Słuchasz informacji TOK FM. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zajmie się w poniedziałek projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca partia chce m.in., by Trybunał co do zasady pracował w pełnym składzie, co najmniej 13 z 15 sędziów, a orzeczenia zapadały większością 2/3 głosów. W programie Wybory w Toku Krzysztof Gawkowski apelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości o rozsądne podejście do tej sprawy. Wasza koncepcja w części jest dobra, więc wycofajcie się z tej dotyczącej destabilizacji przyszłości prac Trybunału.
Trybunału, bo wiecie doskonale, że za 6 miesięcy, gdzieś za pół roku, będziecie wybierali nowych sędziów już Trybunału, tych, których kończy się kadencja. Więc po co dzisiaj na siłę chcecie wprowadzać takie zmiany, które doprowadzą do tego, że wszyscy przez najbliższe 6 albo 10 miesięcy będą mówili, PiS to zrobił, bo chce przeprowadzać zmiany, a nie ma jednostki trybu odwoławczego, bo de facto Trybunał Konstytucyjny nie działa. Natomiast Michał Boni z PO przekonywał, że kwestie Trybunału trzeba raz jeszcze spokojnie przeanalizować. Mnie się wydaje, że każdy ruch, który by próbował rozwiązać ten węzeł gordyjski, jest dobry. Jeśli można usiąść wszystkie ugrupowania i znaleźć rozwiązanie, które stworzy taką opcję zero, po to, żeby utrzymać ten ład demokratyczny, mieć niezależny Trybunał i mieć szacunek dla Trybunału, to jest cel, który warto osiągać. Manifestację w obronie Trybunału Konstytucyjnego w ponad 20 miastach w Polsce i na świecie zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Niemal 2000 ludzi wzięło udział w demonstracji w Gdańsku. Witam wszystkich wolnych ludzi! Witam Komitet Obrony Demokracji na Pomorzu! Jest mi przykro, że musiałam tu przyjść przede wszystkim, ponieważ 25 lat temu, będąc w wieku mojego syna, patrzyłam, co robią moi rodzice. Minęło 30 lat, nic się nie zmieniło, jest to przykre. To jest jeszcze powrót starej Bolszewii sięgającej roku 17 poprzedniego wieku. Mam nadzieję, że to jest ostatnie tchnienie w postaci PiS-u. Manifestacje te organizują ci, którzy utracili władzę, przywileje, a ci, którzy demonstrują, powinni się też zastanowić, czy hasła, które głoszą, są adekwatne do sytuacji, czy cokolwiek się zmieniło w ich poczuciu wolności. Tak oceniła sobotnie pikiety premier Beata Szydło w wywiadzie dla TVN24. Słuchasz informacji TOK FM. W Zakopanem można zwiedzać wystawę Magia Nart, Czas Pionierów. Narciarstwo polskie do 1914 roku. To pierwsza w historii wystawa pokazująca dzieje polskiego narciarstwa, począwszy od pionierskich prób użycia nart pod koniec XIX wieku. Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Na wystawie są przewodniki narciarskie, na przykład są aparaty fotograficzne, gdyż oni fotografowali. Są dwa aparaty fotograficzne Mieczysława Karłowicza, w tym ten jeden, który Karłowicz zabrał ze sobą na tę pamiętną wycieczkę narciarską do Czarnego Stawu Gąsieńcowego 8 lutego 1909 roku, kiedy zginął. Są to liczne dzieła sztuki, są projekty wiązań, liczne fotografie. Otwarcie wystawy w Galerii Sztuki XX wieku w Willi Oksza wpisuje się w program inauguracji Pucharu Zakopanego w narciarstwie alpejskim 2015. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, okresami słabe opady deszczu, temperatura od 6 do 10 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Problem polega na tym, że ja w ogóle zostałem prezydentem tylko dlatego, że musiałem zostać. Ja wcale nie miałem ochoty na prezydenturę. Lech Wałęsa dokładnie 25 lat temu został prezydentem wolnej Polski. Pierwszym wybranym w bezpośrednich wyborach. Zapraszam na specjalny cykl rozmów o drodze do prezydentury i prezydenturze, a także na wywiad z Lechem Wałęsą. Najbliższy poniedziałek, wtorek i środa od 12. Maciej Głogowski. To jest powtórka. Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska. Zapraszam i wierzę, że w te święta wielu zwierzętom polepszy się los. Takie mam w ogóle świąteczne przemyślenia, choć pogoda nie sprzyja, proszę Państwa. A, przypomnę numer telefonu, pod którym za chwilę będziemy mogli rozmawiać. To jest 22 44 44 044. I te moje przemyślenia są takie, że prawie każdy człowiek zasługuje na to, żeby go ktoś pokochał i żeby go kochał. Z ludźmi bywa różnie, bo nie wszyscy ludzie umieją kochać. W ogóle kochanie jakoś tak trochę wyszło z mody, bo bardziej się kocha filmy, lody i pierogi, a tak naprawdę co znaczy kocham, czy wszyscy ludzie wiedzą? Nie wszyscy. A ja dzisiaj będę, proszę Państwa, świętym Mikołajem i chcę Wam rozdać miłość. Wszystkim tym, którym brakuje prawdziwej miłości, chcę dać tę miłość, która jest najprawdziwsza i najczystsza. Dlatego, że tak
jak kochają zwierzęta. Nie pokocha żaden człowiek. Zwierzęta kochają nas nie za coś. Kochają nas za to, że jesteśmy. No też niby za coś. Ale nie patrzą, czy jesteśmy ładni, brzydcy, biedni, bogaci, elegancko, nieelegancko ubrani. Jest im to wszystko jedno. Patrzą na nas sercem i takiej miłości, jakiej można doznać od zwierząt, no nie można z niczym porównać. Ja wiem, o czym mówię, dlatego że żyję na świecie dość długo. Kocham i ludzi, i zwierzęta. Oczywiście ludzi wybranych i zwierzęta staram się kochać wszystkie napotkane. Serce mam dość pojemne. I chcę Państwu dzisiaj tę miłość ofiarować. Bardzo dużo tej miłości mam i mam nadzieję, że ta miłość nie będzie musiała czekać. Już kiedyś mówiłam Państwu, że jest mi przykro, jeśli ogłaszam jakieś zwierzę i nie ma tego żadnych konsekwencji. To zwierzę dalej jest w ogromnej niedoli. I mamy ostatni moment, ostatnią chwilę, żeby te zwierzęta, które siedzą w schronisku na paluchu, zabrać przed Wigilią do domu. To bardzo ważne, bo Wigilia jest dla nas ważna, a my będziemy ważni dla tych zwierząt. Dlaczego trzeba brać zwierzęta ze schroniska i że nie ma najmniejszego powodu, żeby mieć obawy, dowiecie się Państwo z takiego wywiadu, który możecie znaleźć w internecie, w magazynie Allegro. Wystarczy wpisać magazyn.allegro.pl i tam wpisać zwierzęta bierzemy ze schroniska. Zwierzęta bierzemy ze schroniska i przeczytacie Państwo ten wywiad. On mówi właśnie o tym, dlaczego to trzeba robić i że nie ma najmniejszego powodu do obaw. I dlatego przypominam, że w schronisku na paluchu dalej czeka Bronka. Niewielka suczka, która przebywa w schronisku 11 lat. Suczka przeurocza, w typie sznaucera, w bardzo dobrej formie pomimo zaawansowanego wieku. Te psy żyją długo. Jest przeurocza, przesympatyczna. Bronka czeka pod numerem, proszę zapisać, może ktoś z rodziny weźmie, 691-384-388. Dalej czeka Bodzio, taki miniseter. Bodzio kocha wszystkich, kocha inne psy, kocha cały świat, nie wiem za co, bo siedzi w schronisku też bardzo długo, bo już 11 lat. Bodzio czeka pod numerem 606-696-001. Czeka przeurocza, prześliczna, czarna mamba. Jedynym kłopotem, jaki czarna mamba ma, to jest to, że nie umie chodzić na smyczy. Ja już o tym mówiłam. Więc jeżeli ktoś ma ogródek, czarna mamba jest też niewielką suczką, podobną troszkę do owczarka belgijskiego. Czeka pod numerem 609-491-910. No i oczywiście Pulcherka i Marcelek. Te psy mieszkały w domu, są najlepiej na świecie wychowane, cudowne. Straciły swój dom i trafiły nagle do schroniska. Dla nich jest to koszmar. Proszę Państwa, to są małe, nieduże, przeurocze, przesłodkie, grzeczne psy. Pulcherka i Marcelek, same imiona mówią za siebie, czekają pod numerem 696-428-111. Myślę, że doczekają się. Teraz chcę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, dlatego że zginął w Warszawie pies o imieniu Karo. To jest przeuroczy starszy pies z wystrzępionym lewym uchem. W chwili, kiedy zginął, miał na sobie czerwone, parciane szelki. To jest pies bardzo nieśmiały. Pies właśnie wzięty ze schroniska. Akurat jego pani wyjechała na chwilę, zostawiła u mamy psa i on wykorzystał chwilę i uciekł. Nie daje do siebie podejść, jest bardzo płochliwy, ale niezwykle łagodny. To jest bardzo łagodny, kochany, bardzo doświadczony, źle pies. Trzeba pomóc. Także proszę wszystkich mieszkańców Warszawy, ogłaszam taki alert Karo, pod tytułem Karo. Kto zobaczy psa średniej wielkości, taki owczarczykowato-niemieckowaty, ale maleńki, nieduży pies, drobny, starszy, z siwiejącą troszkę mordką, ma kilka blizn na twarzy, postrzępione lewe ucho i jego pani
czeka pod numerem, proszę zapisać, 694-689-970. Bardzo proszę o pomoc. Ktokolwiek zobaczy tego psa, dobrze by było, żeby mu zaproponował coś pachnącego, jakiś smakołyk, żeby go przytrzymać w jednym miejscu i natychmiast dzwonić pod ten numer 694-689-970. Karo, chcę powiedzieć, że bardzo urosło w moich oczach pewne polskie miasto. Chwała Wrocławowi. Mili Państwo, Wrocław w tym roku nie będzie sponsorował sztucznych ogni fajerwerków na uczczenie Nowego Roku. Wycofał się z tego i chcę bardzo, bardzo podziękować włodarzom miasta. To jest doskonały przykład dla innych miast, dlatego że przypominam, fajerwerki nie są naszym zwyczajem. One przyszły z Azji. Tam od bardzo, bardzo dawna w ten sposób fetowano różnego rodzaju święta. No. Natomiast pamiętajcie Państwo, że mamy coraz większe miasta, bardziej rozległe, coraz większy dostęp do fajerwerków. Zwierzęta nie mają się gdzie podziać. I jak reagują domowe zwierzęta, wszyscy wiemy. Jest to ogromny kłopot i dla nich, i dla ich opiekunów. Natomiast pomyślmy również o ptakach, o zwierzętach wolno żyjących, dla których to jest koniec świata. To jest jak wybuch wojny. Nie róbmy im tego, naprawdę. Przecież można sobie zapalić sztuczne ognie i wcale nie trzeba puszczać tych koszmarnych petard. Dziękuję Wrocławowi i pozdrawiam najserdeczniej. Teraz prośba.